Jak to? Słońce świeci? A co ty tu robisz? Mniszy pracują, w lesie żarżują. Wszędzie dziś słychać donośny kicznie. Zawsze zwycięskie, waleczne, rycerskie. Każda przygoda zapiera nam dech. Zobacz sam, jak kumi się skaczą tam i siam. Wokół mi się cały świat już zna. Kumiś to fajnie. Siemanko, w sobotę! No dobra, kręcę w piątek, ale film jest w sobotę. Patrzcie, dzisiaj trochę o figach. Kto pamięta, to pamięta, kto nie pamięta, to trochę opowiem. Stalew jak w tamtym roku stracił takie grube pydy. Zobaczcie, to już były naprawdę grube pydy. Wpiszcie figa uprawa bro w Turkey albo ta druga, ta popularna, jak ona tam ma. Skleroza, bro w Turkey i... Dobra, napiszę na filmie. I wykopałem w tamtym roku na wiosnę, ponieważ, znaczy całą karpinę, ponieważ zdechł główny pień. No i w tym czasie, proszę bardzo, patyczki puściły. Stało to oczywiście w sezonie w ogrodzie. Zobaczcie, jakie ładne figi. W szklarni sobie stały. Nie wiem, jakby one zachowywały się w domu. O, dojrzewają. Coraz ładniej. Nie wiem, jak w domu. Tu możecie dać znać, jak ktoś was trzyma figi w domu. Pewnie też iście puszczały. Ale znając życie, jak byłyby doświetlane w domu, bo jest dużo cieplej niż takie szklarnie zimą, no to powinien też chyba dać radę. Nawet nie wiem szczerze wam, powiem wam szczerze, czy figi w swoim klimacie zrzucają liście. Pewnie zrzucają, a może i nie. A myślę, że ktoś z was napisze. No i tak to wygląda, słuchajcie. Chcemy się doczekać owocków, no to niestety, ale musimy wykopywać, ponieważ w gruncie każdy mróz tam poniżej minus 10 czy nawet już 7 mrozi owoce. Owoce robią się takie marskie i po prostu marskie. Wiecie, o co chodzi, no takie skurczone. No i szlak je trafia. Potem już na wiosnę, jak uda się nawet słaba zima, to sam patyk zostanie. I figa wam powtarza znowu to samo, że podrośnie, wakacje zacznie puszczać owocki, przyjdzie zima i znowu wam zwali te owocki. Więc ja się pytam, jaki sens jest uprawy figi w ten sposób? Dlatego wykopałem, spróbowałem, wsadziłem do tej kastry, pewnie wymienię ziemię albo przesadzę do większej kastry, ewentualnie po przymrozkach oczywiście, wkopię je w grunt, a na jesień wykopię. Co wy na to? Coś takiego byśmy mogli zrobić, potestować, żeby mieć co roku owoce. W ogóle ciekawe, nie? Że takie patyczki popuszczała. No w sumie to siła jest w korzeniach. To już jest kawał karpiny. Dlatego puściła parę i na każdej praktycznie gałęzi są owoce, gdzie by nie spojrzeć. Druga jest w piwnicy. Idziemy zobaczyć ją jeszcze do piwnicy. Tylko czy ja mogę odpalić w tym momencie lampę? No pewnie nie. No ale to nic, idziemy zobaczyć. Ogólnie to miałem gdzieś 3. Ale wiecie, jak to jest, nie? Gdzieś schowałem. Ale nie wiem gdzie. Momencik. Ja pierdzielę ciasności. O, patrzcie, druga stała w ciemnej piwnicy. Cały czas w ciemnej piwnicy. Palę światło. Coś tam da. Dokładnie to przy piecu była. No i patrzcie, jak zahamowało wzrost. Trochę, no są bledsze, tak? Zobaczcie. O, tutaj sort jest, kurde. Plastik do plastiku. No i była w piwnicy przy piecu, dużo chłodniej i coś tam od niedawna zaczęła rosnąć. No i powoli ją zaczynam bliżej tutaj światła, nie? Wyciągać, rozumiecie? Nie patrzcie na ten jubel, remont był, kurde. Posprzątam kiedyś. No i owoców nie ma. Zobaczcie też, jakie grube tutaj. I puściło nawet stąd jeszcze. Takie potraciłem przez mrozy. Także widzicie. Teraz wyjdziemy jeszcze na dwór. O, następna folia. Wyjdziemy na dwór. Jeszcze wam pokażę figi w gruncie, które są. Ale kurde, miałem 3, jak się nie mylę, karpiny. Ciekawe. Gdzie są? Ależ pięknie. Wiecie co?
dawno, dawno, dawno nie było takiej pięknej pogody, jaka jest dzisiaj. Ja pierdzielę. No pewnie z dwa dni i znowu deszcz z tydzień tutaj. To raczej wam nie pokażę. Zastanawiam się nad kupnem no takiej do gałęzi, rozdrabniarki, nie? Czy sobie z miskantem poradzi. No ale pomyślę. Zobaczę, widziałem tam do 500 zł. Bo te gałęzie, zobaczcie, te choinki wszystkie tam z tyłu są. Tu miskant stoi. Trzeba to wszystko porozdrabniać. Zrobić coś z tego. Coś się wymyśli. O, tutaj tak samo gałęzie leżą. Także tutaj są figi pod spodem. Myślę, że na bank ich nie zmroziło, ale też po prostu owoce i tak szlak je trafi pod taką kupą. Także tak to wygląda, słuchajcie. Idę, zmontuję filmik. Ale fajnie. Fajna pogoda, nie? NASA? Nie, to nie ta czapka. Palmuch mój już mnie przerósł. No prawie przerósł. Elegancko. Już chyba nie będę zakrywał, coś czuję. Roztrata chyba przeżyła. Chyba tak. Bo okaże się za parę miesięcy, jaka to będzie sytuacja. Dobra, grupa Wiadomo, Stalewiak na Facebooku, na TikToku. Ho! Branie ty. Wierteł potem szukasz. No właśnie. Tak, tak to jest, słuchajcie. Z wiertłami. No. I ciekawe rośliny.pl, nie? Trzymajcie się. Idę montować film. Na jutro, czyli dziś, bo dziś go oglądacie. Nie wiem, co powiedzieć. Na razie.